z tej strony Adam. dzisiaj dla was pokażę jak wymienić błotnik tylny w Xiaomi M365 jest to Xiaomi tak zwana jedynka originał ja ją kupiłem chyba słuchajcie w 2018 roku jest to jedna w zasadzie pierwsza taka powiedzmy awaria jak widzimy o tutaj jest pęknięcie także wymieniamy e, tylny błotnik oprócz tego nie działa nam e, przestało mi się palić jakiś czas temu e, tylne światło i też to będziemy naprawiać, ale myślę, że to będzie jakby materiał na drugi film, a w tym tylko pokażę jak go po prostu na szybkiego wymienić. Także słuchajcie, bierzemy jakiś taki cienki śrubokręcik i musimy tutaj wymienić takie te wyjąć takie no, gumowe fajne, mięciutkie zagłuszki. Jak widzicie, nie jest to trudne. Fajnie wychodzą, tylko podważysz. Dwie są trochę takie y, głębsze, a taka płytsza idzie od frontu. I teraz Mamy takie TORIXy, i trzeba dobrać jakiegoś TORIXa i odkręcić te trzy śrubki. Także szukamy i odkręcamy. Ok, mamy tutaj jak widzicie takiego TORIXa T10. Dokładnie, o widzicie T10. I bierzemy i odkręcamy nasze trzy śrubki. Te śrubki nam później posłużą też do przykręcenia, bo najlepiej. Zawsze, słuchajcie, będą pasowały śrubki oryginalne. Ja już mam komplet oczywiście z błotnikiem. Jak kupujecie na przykład na AliExpress, no to otrzymujemy. Y o kurde, tu się coś przekręca i tu będzie problem. Ok, po mamy nasz stary błotnik. Musiałem użyć tutaj większej siły, ponieważ ta śrubka, słuchajcie, tak mi szła opornie, że musiałem użyć dwóch rąk oraz pomóc się jeszcze takim. Wspomagaczem. Po prostu musicie mieć bardzo dobre jakości Torixa, z jakoś taką mocną, grubą nasadką, żebyście mieli dużą siłę, ale żeby ta końcówka była bardzo dobra. Także mamy to odkręcone, wiadomo, można sobie to wyczyścić. Zobaczcie od razu: widzicie, jest kabelek uwalony. Jest to kabelek, który idzie, że tak powiem, aż z naszej baterii i idzie w kierunku naszej wtyczki tutaj i wędruje sobie do naszej lampki. Zobaczcie przy lampce też już nam się przeciera izolacja kupiłem właśnie ten zamiennik no bo oryginału to mi się wydaje że ciężko bardzo dokupić y, od Dexion wszystko co na Aliexpress y, widziałem no to są jakieś zamienniki. próbowałem kupić oryginał ogólnie wykonany jest spoko jak widzicie jest różnica w kolorze nie wiem jak to widać na filmie ten jest taki jakby bardziej w fekri, nie wiem jak to tam nazwać to nie jest bardziej bielszy oryginalny ale generalnie tragedii nie ma, jest spoko. Tylko zwróć uwagę, że te jedynki miały taką małą cienką lampkę, a dwójki, jak wiecie, macie, mają takie dwójki pro i inną lampkę. Więc te botniki do wersji zwykłej i pro, szczególnie pro 2, się różnią. Także w komplecie z tym dostaliśmy, jak widzicie, taką lampkę z taką samą wtyczką jak tutaj. To mocowanie to sobie wykorzystamy, które jest w oryginale takie szare, no ale większy problem jest zobaczcie tutaj, ja już to odłamałem wcześniej, a mianowicie pęka jak zawsze, pewnie już kto przerabiał albo nie, a w tym miejscu widzicie, czyli wystaje kabelek, czyli to co widzicie, to wystaje o, o to coś, a ta wtyczka już ja ją wyrwałem, bo ona była po prostu odłamana i siedziała sobie pysznie tutaj w tym konektorku. I teraz, żeby to zrobić, musicie oto ten cały kabelek wstawić do środka hulajnogi. I to będzie jakby mm, nasz kolejny krok, czyli trzeba zdemontować podstawę na dole. I będziemy patrzeć, co z tym zrobić. Może będzie trzeba lutowanie, nie wiem. Robię to pierwszy raz. Także robicie to razem ze mną. I oczywiście, później w komplecie już zobaczcie, jest takie coś. Przykręcimy, gdzieś to tutaj będzie trzeba pewnie zamontować. Taki trzymacz. Na podstawie którego ten błotnik tak nie będzie mocno na wartepach latał, jak widzicie, dwójki pro już mają to w standardzie. No wiadomo, producent jakieś udoskonalenia wprowadza, a my w naszej M365 zwykłej, standardowej, moja mówię, no, jest z 2018 roku, ma jakieś 730 km przebiegu. Pierwsze dwa lata bardzo mało ją użytkowałam, ostatnie dwa lata więcej. Nawet była ze mną w Chorwacji. Także słuchajcie, co robimy? Eee, demontujemy spód i będziemy kończyć. Jak będzie szła wymiana Oto tego właśnie kabelkę i wiecie co ja myślę? Tutaj od razu damy koszulkę taką specjalną termokurczliwo, bo ten kabelek jest cienki. On też, słuchajcie, miesiąc dwa, trzy no dobra, ileś tam tych kilkaset kilometrów max się przejedzie. Nawet jak to będzie stabilizowane, to też może odłamać się, więc damy dodatkowo tutaj taką fajną koszulkę termokurczliwo. Pokażę wam. Ok. także wszystkie te śrubki, które widzicie Torixa i odkręcamy tą plastikową osłonę. Po odkręceniu zobaczymy, jak idzie ten właśnie ułamany kabelek do naszej tylnej lampki. Ok, także ja odkręcam. I okay, tak wygląda oryginalna Xiaomi Pierwsza wersja produkcyjna. Zobaczcie oryginalny sterownik. Tutaj jest diutka, która zobaczcie, ciągle, pomimo tego, że hulejnoga, jest wyłączona. Ta diutka, zobaczcie, cały czas sobie fajnie mryga. Tu jest bateria. Jak widzimy, oryginał. baterii LG 10A, spoko. Bateria jeszcze jest u mnie zdrowa. 20 km nawet przy mojej wadze. daje rady, to jest wynik super extra. Jak widzicie, jej pojemność jest 7800 mAh. No i widzicie, mamy ten kabelek. I tutaj, słuchajcie, jest taki problem, że on wchodzi gdzieś tutaj do tej baterii. Aby bateria była zła, to ja bym ten kabelek sobie, słuchajcie, wyjął. Ale z uwagi, że bateria jest dobra, to ja nie będę jej rozwalał, bo by musiał zerwać te pazłotko, które widzicie. Nie jest to dla mnie jakby dużym problemem. Ale z uwagi, że bateria jest dobra, a nawet bym powiedział, bardzo dobra, także będziemy musieli tutaj tą izolację zeskrobać. Yy, dwa druciki wyodrębnić i panowie, panie, lutownica w dłoń, tak czy siak. Tam dalej, podejrzewam, gdzie ten kabalek się kończy, lutowanie będzie tak czy siak niezbędne. Także robimy gdzieś tutaj, się nawiążemy. Najwyżej na nadatek drucika sobie tutaj schowamy. Wyprowadzimy go tyle, ile trzeba. Tu jest full miejsca, zobaczcie. Nie będzie nam to robiło żadnego problemu. I będziemy mieć wyprowadzony nasz bolczyk. Ale zrobimy to w wersji trochę hardkorowo mocnej, żeby to trochę dłużej pochodziło. Także ja to skubię, lutujemy i rura. To takim nożykiem sobie tutaj skrobiemy izolację, jak widzicie Delikatnie, już mam ją tą główną, widzicie wyskrobaną, zaraz ją tylko podetnę Mamy nieuszkodzony, czerwony i czarny Także zaraz tutaj ją sobie przycinam z drugiej strony, tą czarną wystającą grubą Tutaj dajemy druciki, też ścinamy po kawałeczku izolacji, będziemy lutowanko robili, koszulki termokorzliwe I poprawimy nawet fabrykę <grymka> <laughs> Uwielbiam to. A jak widzimy, mamy wyprowadzone nasze przewodziki, izolacja z nich zdjęta. Ta, zdjęta także będziemy mm, dawać koszulki termokurczliwe. ale to na drugi kabelek. Tutaj będziemy dawać cynkę, cynkować to ładnie i drugi, z drugiej strony też Żeby nam to szybko ładnie poszło. I słuchajcie, będzie robota zrobiona i zobaczycie jak trzeba dać te koszulki termokurczliwe i jakie polecam na aliexpress kupić koszulki termokurczliwe w opcji 4 do 1 czyli kurczą się na przykład z 20 mm na 5 mm teraz na ten kabelek który będziemy dolutowywać w te miejsce dajemy o zobaczcie w tym miejscu bo właśnie w tym miejscu zawsze pęknie dla nas o w tym gdzie, trzyma, gdzie jest koniec mojego paznokcia tutaj zawsze pęka nam we, dla wszystkich w siomie. także dajemy koszulka z klejem 4 do 1. Widzicie? Walimy ją tak do końca. I teraz będzie to fajnie sztywnie. On nie będzie pracował w tym miejscu, gdzie kończy się ta czarna izolacja. Także biorę opalarkę, ogrzewam to i zobaczycie, jak to będzie wyglądało. OK, 15 sekund o dokładnie. Tego może nie widzicie, ale tu też taki kleik wypływa. To jest 4 do 1 specjalna koszulka z klejem. I teraz widzicie, aż ona dotyka do tego czarnego kleju tutaj. O, i teraz ona nie będzie pracowała w tym miejscu ani tutaj, ona po prostu będzie o tako, Widzicie? I przedłużymy żywotność. się myślę, oj, ja myślę, że to może naprawdę działać, i działać, i działać, i działać, i działać. Także cynujemy w tym miejscu. Oczywiście też będzie trzeba zastosować koszulki. Także, żeby nie zrobić fal startu, o tutaj musicie dać już taką dodatkową koszulkę. Damy, może przezroczystą, może czarną. No, i żeby jak tutaj już przylutujecie, żeby można było to, że tak powiem, ładnie zakoszulkować. Tutaj jeszcze podetniemy, bo musimy dać oddzielne jeszcze koszulki na czarny i czerwony kabelek, a tutaj miejsca nie ma. Jak będziemy zgrzewać, to koszulka nam będzie, że tak powiem, od razu się skurczesz, Także tutaj musimy dać trochę więcej e, tygołych kabli, także zrywamy jeszcze tutaj na tym kabelku e, ze 2 cm jeszcze czarnej izolacji. potrzebujemy luzu. Także ze 2 cm jeszcze pociąłem, musicie mieć tyle luzu. I teraz małe koszuleczki tutaj trzeba też na czerwony, na czarny, a później jedno większe nasycimy aż tutaj. Także robimy to i będziemy cynować luto. Jak widzimy, mamy tutaj pocynowane. I zobaczcie, jak wygląda nasz kabelek. To jest bardzo ważne w tej chwili. Tutaj do naszej tej koszulki, aż do, doszedł ten taki uszczelka. Uszczelniarz, który siedzi tutaj, gumka. Później jest luźno nasunięta przezroczysta koszulka jeszcze. A w tym miejscu, jak widzimy, yy, mamy dwie koszulki czerwono-czarno na kabelku. O właśnie, mieliśmy. Kurde, muszę komórkę sory, położyć, no bo spadła mi. Niestety nie mam trzeciej ręki. A ja chcę dla Was jak najwięcej pokazać. Yy, o tak, i teraz będziemy to lutować. Nasadzimy później te koszulki na miejsce wiecie, lutu yy, yy, Nasza opalarka, i później, jak już te czerwono-czarno zgrzejemy, to przesuniemy na miejsce wszystkiego tą przezroczysto większą i i będzie słuchajcie elegancja także lecimy Nie zakończone nasuwamy teraz te koszulki, może mi się uda jedną ręką o tak, czerwoną tu opalarka w dłoń a później na to wszystko ta duża koszulka jak widzimy na razie te dwa przewody są yy, zlutowane koszulki termokurwliwe z klejem 4 do 1 dane to dobrze się trzyma za chwilkę nasuniemy tą szeroką ale zobaczcie w aplikację M365 Możemy włączyć y, tylne światło, ciągle on. lights y, y, turn on always, coś takiego jest. Ja sobie to zrobiłem, żeby nie musieć trzymać. Włączyłem sobie w aplikacji, że ciągle się świeci mi światełko, także światełko nasze tylne, zobaczcie, się świeci, jest wszystko w porządku. Także nasuwamy zaraz tą dużą tutaj koszuleczkę, jakoś to wejdzie. O, o tak nasuwamy. Żeby objęło nam zarówno to, i to mogą dać trochę, nawet widzicie, dłuższą, ale ogólnie spoko. Łapiemy się, jak widzimy. mogą dać dłużej, ale jest i tak ok. O, tak zrobimy. Teraz, teraz bierzemy znów opalarkę. No i wiemy, że połączenie wyszło nam dobrze. Wszystko jest elegancko. O gumce nie zapomnieliśmy. Zobaczcie, no tyle zostanie w środku. Już nie chciałem skrócić. Także ten kabelek na datek, który jest tutaj. Schowamy do tej wolnej tutaj przestrzeni. Mamy od groma miejsca. A będzie wystawać dosłownie o tyle. W tym miejscu żeby podłączyć się już tam. Do naszej lampki na tylnym zderzaku. Także zgrzewamy i rura. Także koszulka z klejem. Jak widzicie robi robotę. Fajnie widać tutaj, że w środku jest jakby taki kleik. Nie? Zobaczcie jak to fajnie wygląda. No i wiecie co? I z tej gorszej części. To jest w zasadzie już wszystko. Także teraz to wszystko sobie tu lokujemy, przekręcamy ten zderzaczek nasz tylny ze światełkiem. Możemy wykorzystać starą żarówkę, ale po co skoro jest nowa dana. Także montujemy nowy zderzaczek, sprawdzamy jeszcze raz czy działa i cieszymy się sprawnym tylnym światełkiem. A jak zrobiliście w taki sposób jak ja Wam tutaj pokazał, pokazałem. Zobaczcie tutaj zaraz odsunę. O, to jest końcówka naszej przezroczystej koszulki 4 do 1. To już w tym miejscu nie będzie Wam się nigdy to łamało i to będzie już naprawdę długo, długo służyło. Także ja to składam do kupy. Ale jak widzimy, zawinięty ładnie w środku, wyprowadzona ta końcówka tutaj na zewnątrz, gdzie się podłącza naszą lampkę. Jak widzicie, wszystko elegancja, Francja. Także zaczynamy montować. Zaczynamy montować błotnik. Ok, uzbroiliśmy nasz nowy yy, błotnik. Puściliśmy kabelek na podstawie tego starego. Widzicie, jak się prowadzi. Cyk, 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 cyk. Ok. Yy, teraz pokażę Wam, nie wiem, czy to takie, może się kapniecie, może nie, ale tym wycięciem do przodu hulajnogi, jak widzimy, o tutaj. I tak samo tę czarną podstawkę wykorzystaliśmy ze starego. W nowy akurat u mnie nie było, w moim zestawie. Także ze starego ona pasuje, Tylko musicie ją tutaj popodważyć po bokach, zarówno w tym i w tym miejscu, miejscu jak będziecie ze starej wtyczki wyciągać te, tą szare coś. Czyli tutaj lekko śrubokrętem posuwacie do przodu cały czas i tutaj, 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 tutaj wyskoczy. I tam też takie jest wrzłobienie, że inaczej Wam o tutaj na dole to nie wejdzie. I przodem tym wcięciem do przodu. Także cóż, montujemy. Wiecie co. Ja tego cudka na razie nie będę montował. Zobaczę ten wydaje mi się w ogóle sztywniejszy. A po drugie nie wiem jak to wam powiedzieć. Kurde nie podoba mi się wygląd jak te nogi właśnie mają z tyłu ten trzymać. Zobaczę jak będzie za mocno wibrować to ja sobie później to dostawię. Bo żeby to dostawić to musicie to. Przykręcić tutaj do tych dwóch śrubek które widzicie. Co trzymają lampkę bo tutaj są też takie miejsca. Także te śrubki no i to wiadomo. Sobie będzie jakoś w ten sposób. Się Wam tam opierało, ale ja tego nie montuję, także montujemy to teraz do nogi, Zobaczymy, jak to będzie nam się sprawowało. Czyli naprawiliśmy przewód w chulejnodze, naprawiliśmy przewód. a tak to fajnie wygląda, jednak oryginał to oryginał, nie jest to podróbka, spoko. No i właśnie wymienimy też ten nowy, bo jak widzicie, stary oryginalny był w tym miejscu pęknięty Ale wiecie co? Chyba nie od wibracji, tylko jak kopnąłem go z boku nogą, po prostu. Tak wyszło. Otnik, jak widać, mamy, słuchajcie, przekręcony. Chulo noga do góry nogami. Kabelek poprowadzony. Zobaczcie, jak tutaj nam ładnie wszystko się zgrało. Widzicie? Ładnie wszystko, pięknie, kurde. Tutaj też. Zaraz test, czy to działa. Zakręcamy klapkę dolną i w podróż. Ja myślę, że to wszystko, ale może zaraz Wam pokażę, jak to działa. Jak widzimy, osłonka jest przykręcona, to jest bardzo prosta. Widzicie, jak fajnie, ale ładnie. Hmm, będzie długo to chodziło, naprawdę jestem pewny. Także stawiamy na kółka i test. A no, dla tych, słuchajcie, którzy chcą yy, też mieć takie mocowanko założone, to za chwilkę pokażę, jak takie coś zainstalować. Yy, są różne rodzaje. O ten akurat Wam polecę, ponieważ on jest bardzo łatwo montowalny. On wykorzystuje taką tutaj lukę, która jest taka wcinka i na podstawie którego wejdzie po prostu Wam o to. Także słuchajcie, żeby to zrobić, trzeba zdemontować. Znowu wyjmujemy te gumowe zawleczki, odkręcamy trzy śrubki małym torxem. No, i później będzie trzeba też te dwie śrubki, że w celu wyjęcia, że tak powiem, znaczy wyjęcia, po prostu odkręcić dwie śrubki, żeby właśnie przykręcić w tym miejscu ten nasz sporniczek i będziemy go tutaj montować. Także zdejmujemy gąbki, odkręcamy trzy śrubki i lecimy dalej. Wiecie co, jeszcze postanowiłem dla Was jednak dograć jak zamontować taki wsporniczek dla tych którzy jednak boją się, że znów tutaj zacznie nam błotnik się łamać tak świeżo wymieniony także jak to zrobić jeżeli po prostu chcecie sam wsporniczek wymienić tak no to tak czy siak demontujemy te trzy zagłuszki u mnie są białe tak u Was mogą być czarne w zależności jaką nogę macie wiadomo biało lub czarno także później bierzemy Torixa Odkręcamy te trzy śrubki. Odkręcamy tutaj dwie śrubki na Philips Screwdriver, czyli śruba okręt gwiazdka. No, i pod to damy właśnie to takie mocowanko, i je się będzie montowało tutaj na wsówkę. Właśnie tą wersję. Ona jest bardzo prosta w montażu. Lecimy. Ok, odkręcony błotniczek. Jak widzimy, trzy śrubki, trzy zagłuszki. Musimy rozłączyć tutaj tą wtyczkę, którą robiliśmy. Jak widzicie, to jest nasza cała dobra wtyczka zasilająca, tutaj już idzie kostka, wiadomo, do naszej lampki. I zobaczcie, jednak widzicie, bez tego botnika ja przejechałem się dosłownie dwa razy. Raz, że tutaj widać obtarcia opony, a dwa, zobaczcie, już kabelek też nosi ślady że, ślady, że dotykała do niego opona, także Wkręcamy te cudko, nasz spoilerek, i myślę, że dzięki temu zaoszczędzimy jednak dla żywotności naszego botniczka i też przewodu naszej lampki. Bo tutaj już widzieliście w mojej tamtej starej, aż przedarło się do izolacji czarnego przewodu. Także też tutaj można jakiś patent zrobić. Wiecie, co, że po prostu to jakoś tutaj przykleić później tak mocniej, żeby ten kabel po prostu. O, tak, o żeby nie odchodził, bo jak będzie odchodził no to będzie yy, w takich maksymalnych miejscach mogło obcierać aczkolwiek myślę, że po dodaniu właśnie tego naszego wspornika będzie wszystko w porządku także odkręcamy te dwie śrubki przykręcamy wsporniczek i będziemy go tutaj wsuwać w takie fajne miejsce bo tutaj jest taka wolna, zobaczcie przestrzeń jest białe a tutaj w tym czarnym już, co są takie płozy, to jest w środku wcięcie i wejdzie Wam o ta część, także lecimy OK, zobaczcie przykręciłem, kabelek, tam jest fajne takie miejsce zrobione, zobaczcie, dla kabelka także kabelek jest teraz przygnieciony, także ten ta, nasz ten support, że tak powiem zobaczcie, on będzie też rolę pełnił, że nam będzie właśnie tutaj w tym miejscu, co zawsze wcierał, zobaczcie, kabel do lampki nam to chronił, także robi robotę podwójną, oprócz tego, że zabezpiecza nam tu przed pęknięciem no to jeszcze to zabezpiecza, także słuchajcie, czyli co mają coś takiego, ja niestety zaraz muszę użyć, wyłączyć komórkę. Czyli co, podczepiamy tutaj wtyczkę, tutaj nasadzamy i tymi długimi, co wystają, właśnie tymi długimi plastyczkami będziemy celować. Tutaj jest taka o, wpustka Widzicie, mój palec wchodzi. O, tutaj tak. O. o, widzicie, o. Tutaj to wejdzie i będzie zamontowane. Za chwilkę badacie, jak to wygląda. Wtyczka tam jest podłączona, jak widać. O, jest wtyczka ładnie włożona, pięknie, ładnie. Tutaj w środek więcej tego wchodzi, a z zewnątrz to dosłownie, zobaczcie, tylko tyle chwyta, bo więcej wchodzi. O, tutaj dobrze widać, widzimy. Wchodzi głębiej w środek, bo ta część była dłuższa, o ta, a zewnętrzna była krótsza, ale jeszcze nie jest dokręcona, ale słuchajcie, będzie. Będzie sztos, będzie zarobiście. Także dokręcamy trzy śrubki, trzy zagłuszki i zobaczymy, czy jest sztywniej. Ok, śrubki są jak widać przykręcone, zagłuszki to sobie włożę. Wiadomo, tu są takie fajne wycięcia i w te wycięcia, jak sami wiemy, to musimy dopasować w tych naszych gumkach, żeby to ładnie tam się nam spasowało. No i teraz. Ła, panowie, to niebo, ziemia! To teraz, wiecie, raz, że on na boki go stabilizuje. To co ważniejsze, no to one robią tu podpórkę. Czyli o, zobaczcie, ja naciskam dość mocno, a on w ogóle nie idzie w dół. Także słuchajcie, robi to robotę. Najgorzej to, jak widzicie, nie wygląda wcale. Nawet bym powiedział całkiem dobrze. Także zakładamy gumki i mamy to. Także polecam jednak zamontowanie. Takiego jednak wsporniczka, jednak Xiaomi, zobaczcie, się rozwija. Rozwijało się i te zawsze nowe Pro coś tam miał wprowadzone. Oczywiście ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę w wersji na rok 2022 jest dyskusyjne, i kolega akurat kupił taka ciekawostkę. No to wiadomo, musiał moduł wymienić. Kupił jakiś zamiennik do Xiaomi za chyba 130 zł na AliExpress, czy to, to coś takiego wstawił. No i że tak powiem może sobie śmigać, ale wiadomo dopuszczalna prędkość jest 20 na godzinę, także każdy robi takie wiadomo rzeczy na swoje. że tak powiem ryzyko, co nie zmienia faktu, że jednak za każdym razem coś Xiaomi chociaż troszkę to poprawiało. Oczywiście ostatni wypust wersji czwórki, wersji ultimate, no to już jest coś. Trochę oskoczniowego od tej mojego pierwowzoru M365 zwykłej wersji z początku produkcji. To tyle, haja!